Zielona energia pozyskiwana z wiatru mimo braku ustawy o odnawialnych źródłach energii dostosowanej do najnowszych rozwiązań i technologii rozwija się w Polsce. Polish Energy Partners inwestuje w kolejne 3 farmy wiatrowe w północnej Polsce, w Gawłowicach, Rajgrodzie i w Skurpiu. Miejscach, które można określić jako jedne z najlepszych pod względem wietrzności w Polsce. Do realizacji tego zadania wybrano technologię Siemensa. On był oczywiście poprzedzony bardzo wnikliwym, długotrwałym procesem przetargowym, w którym zostały właśnie wybrane turbiny firmy Siemens jako te, które oferują najwięcej korzyści dla nas jako dla inwestora i są najodpowiedniejsze dla tej lokalizacji. 18 turbin postawiono w Gawłowicach, 11 w Rajgrodzie. Budowa 16 turbin w Skurpiu rozpocznie się na wiosnę 2015 roku. Na każdej z tych farm korzystamy z urządzeń SWT2308, co oznacza, że każda turbina ma moc 2,3 MW, czyli może zasilić w energię elektryczną kilka tysięcy gospodarstw domowych w Polsce. Rotor takiej turbiny ma 108 metrów, a wieża, na której gondola wraz z rotorem jest posadowiona, ma 115 metrów. W sumie taka turbina razem z wieżą i z rotorem osiąga wysokość 169 metrów. Dla porównania hotel Marriott w Warszawie mierzy sobie około 140 metrów. Budowa takich instalacji to gigantyczne przedsięwzięcie, przede wszystkim logistyczne. Dla przykładu jedna turbina waży około 450 ton. W przypadku tylko jednej inwestycji w Gawłowicach daje to łącznie 8100 ton. Logistyka dotyczyła tak de facto wszystkich możliwych, dostępnych środków transportu, a więc był transport morski, wież z Wietnamu do Gdyni, później był przeładunek sekcji bazowej na barki, dostawa do Chełmna, wyładunek w Chełmnie poprzez rzekę Wisłę, następnie transport drogowy już bezpośrednio na site. Oprócz tego pozostałe komponenty były dostarczane z Danii, też statkiem do portu Gdyni i generalnie wszystko już jechało na kołach z portu na site. Do transportu wykorzystano łącznie 180 ciężarówek. Najdłuższa z nich miała aż 61 metrów. Do przewiezienia jednej kompletnej turbiny wykorzystywanych jest 10 ciężarówek. Transporty odbywały się pod osłoną nocy w specjalnej asyście. Potrzebne są specjalne pozwolenia, które tak de facto wymagają bardzo dużo pracy, szczególnie od firmy transportowej, która musi ubiegać się o uzgodnienia w lokalnych oddziałach zarządów dróg, jak również spełnić szereg wymogów formalnych dotyczących usuwania znaków tępionowych na drodze, sygnalizacji świetlnej, jak również przebudowy niektórych odcinków. Na trasie Gdynia-Gawłowice zniwelowano dla przykładu aż 7 rond. To oczywiście nie wszystko. Część elementów transportowano barkami, rzeką Wisłą. Na transporcie przedsięwzięcie jednak się nie kończy. Aby taką turbinę postawić, należy wykonać fundament. Żeby wykonać fundament, należy wykonać cały układ dróg, który umożliwia wykonanie tego fundamentu. Na tym obiekcie, na którym jesteśmy, przy 18 lokalizacjach turbin, wykonaliśmy około 100 tysięcy metrów kwadratowych dróg. Także jest to w przeliczeniu na zwykłe ulice około 15 km typowej ulicy. Thank you.
Na fundamentach stawiana jest właściwa konstrukcja. Montaż poszczególnych elementów wymaga specjalistycznego sprzętu dźwigowego i przede wszystkim niemałej precyzji. Kompletna instalacja stawiana jest średnio przez 2 dni. Bardzo dużą rolę odgrywają przy montażu warunki pogodowe, przede wszystkim wiatr. Takie inwestycje są ważne przede wszystkim dla lokalnej społeczności. Chcemy w oparciu o fundusze z wiatraków ludziom dać dobrą służbę zdrowia, dobrą oświatę, dobrą kulturę, także jak pójdą w świat, żeby nie wstydzili się swojego pochodzenia, żeby byli wykształceni i stanowili partnerstwo w każdym miejscu na świecie, i w Nowym Jorku, i w Hongkongu. Oby takich inwestycji w Polsce było zdecydowanie więcej, bo ekologiczna energia to oczywiście przyszłość. Będziemy starać się przekonywać legislatorów i decydentów co do tego, by takie cele jeszcze zwiększyć w stosunku do tego, co jest wymagane przepisami unijnymi, pomimo tych trudności, z którymi musimy borykać się podczas developmentu i realizacji projektów wiatrowych. Uważamy, że jesteśmy na dobrej drodze i bardzo pozytywnie patrzymy na możliwość właśnie realizacji tych celów.